no grafa. Bardzo. No bardzo ważnego w sumie dla nas, bo mnóstwo zebrał w XIX wieku materiału, z którego do dzisiaj tak naprawdę na różne sposoby miłośnicy tradycji korzystają. Stworzył taką rzeczywiście bazę etnograficzną w 69 w tej chwili tomiszczach zebraną i cały czas opracowywaną jeszcze. No i tam u niego po raz pierwszy chyba pojawia się określenie pieśń dziadowska. W różnych regionach on tam to bardzo sprytnie wymyślił, że opowiada jakby o całym kontekście muzyki, tańca, kultury tradycyjnej i potem to dzieli na różne działy, takie piosenki swawolne i weselne. I pojawia się tam też po raz pierwszy pieśni dziadowskie. I w każdym regionie jakiś tam jeden, dwa, trzy teksty się pojawiają, fragmenty. I jak się tak tam wertuje te tomiszcze i porównuje te różne regiony ze sobą i te ślady, to się okazuje, że one się zaczynają składać w pewne większe całości. Że gdzieś się zachował kawałek tej opowieści, w innym regionie inny kawałek, w innym regionie została zapisana melodia. I tu jest taki składak właśnie. Składak, myślę, że raz, dwa, trzy, z czterech nawet różnych źródeł. Językowo też jest to dosyć ciekawe, bo składak to jest również składak językowy i to już w oryginale. Dlatego, że takim głównym ośrodkiem dziadów była Ukraina. W pewnym momencie ta profesja, bardzo zresztą poważana, dziad i pejoratywny wydźwięk tego słowa to jest ostatnie 100 lat. Wcześniej dziad to była naprawdę poważana profesja, dość intratna, która pozwalała utrzymać rodzinę, czy ród nawet, jakby przekazywany z ojca na syna. I na tyle ta tradycja była osadzona na Ukrainie, że powstały tam cechy dziadowskie, takie normalne cechy rzemieślnicze. I one rzeczywiście promieniowały na tyle mocno, że część pieśni, które znajdujemy zapisane w polskim języku, są równolegle po ukraińsku albo są takim hachłackim języku, czyli takim mieszanym, gdzie się pojawiają różne fragmenty. No takie to rzeczywiście pogranicze, no, pogranicze językowe. Wielki czwartek po wieczory, wody Chrystus z Polski ziemli, wody Chrystus z Polski ziemli. Iszł Chrystus do rozwoju, zdybał diłku taj z wodoju, zdybał diłku taj z wodoju. Diłko, diłko, daj mi wody, obmyć ręce, święte nogi, obmyć ręce, święte nogi. Jej ta woda nie jest czysta, na pół prochu, na pół listia, na pół prochu, na pół listia. Tysiu sama zabrudziła, boś najwięcej nagrzeszyła, boś najwięcej nagrzeszyła. I
idy w cerkwu, nie lękaj się, idy w cerkwu, spowiadaj się, idy w cerkwu, spowiadaj się. Biłka w cerkwu przystupała, na stosążni ziemia drżała, na stosążni ziemia drżała. Obrazy się uchyliły, dzwony same zadzwoniły, dzwony same zadzwoniły. Piłka mszy nie doczekała, po ogrodzie ziele rwała, po ogrodzie ziele rwała. Znalazła jedwam gonić i zaczęła wianki wić, i zaczęła wianki wić. I przyszedł do niej młodzieniec i prosi o jeden wieniec, i prosi o jeden wieniec. A tyś to nie jest młodzieniec, jeno z piekła sam podziemiec, jeno z piekła sam podziemiec. Jak ci obziął, tak i niesie, i po boru, i po lesie, i po boru, i po lesie. Dęby sosny tam szumiały, i wierzchołki się trzaskały, i wierzchołki się trzaskały. Przyniósł ci ją naród piekła i zapukał w szklane okna, i zapukał w szklane okna. Otwierajcie, bracia mili, nie se biłku co źle czyni, nie se biłku co źle czyni. Biłka wstała, zapłakała, znikąd pomocy nie miała, znikąd pomocy nie miała. I zerwała róży kwiat, poleciała w tamten świat, poleciała w tamten świat. I upadła z nieba karta, ni od Boga, ni od czarta, ni od Boga, ni od czarta. Transmisja się skończyła, ale możesz spokojnie.